Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy sesję, to prośba jest do nagrywających, aby od dzisiaj zaprzestali nagrywania wideo, czyli filmów, na obradach naszej sesji. Nie ma na to zgody, gdyż wpłynęły do mnie wiele słownych wniosków, czy to radnych, czy to gości zaproszonych, czy to sołtysów, że ich wizerunki krążą na prywatnych portalach społecznościowych i po prostu na to zgody nie będzie. Teraz jest kwestia taka, Szanowni Państwo, bo tutaj możemy dyskutować nad tym, czy to jest prawnie, czy nie, czy to jest zakłócona jawność obrady sesji, czy nie. Uważam, że nie, bo nasz statut wyjaśnia dokładnie, co to znaczy jawność. Sesje rady są jawne, zawiadomienie o... Już może Pan wyłączyć, bo zarządzę przerwę do chwili wyłączenia kamery. Proszę, nie udzielam panu głosu, proszę siedzieć. Proszę nie wyłączać, to jest sprzeczne z konstytucją. I teraz słuchajcie. Jasne sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsce. I to jest wszystko na ten temat. Nie ma zapisu takiego, że umożliwienie nagrywania spełnia w 100% wymogi jawności. Absolutnie. Gdyby był taki zapis, byłbym skłonny się do niego odnieść. Kolejna sprawa. Ale moce? Nie udzielam panu głosu na razie. Kolejna sprawa, tak jak mówię. Radni są osobami publicznymi, owszem, mogą się znajdować, że powiem, i wizerunki mogą być udostępniane, jednak na sali są również pracownicy Urzędu Gminy, są sołtysi, są zaproszeni goście i w tym ogólnym, że tak powiem, nagraniu ich wizerunek również znajduje się, dodam, na prywatnych portalach, gdzie są pokazywane wybiórcze sceny. Konsultowałem się tutaj z pewnymi instytucjami, którzy zajmują się orzekaniem w tej sprawie i powiedzieli, że słowem kluczowym do tego wszystkiego, i to nie podlega żadnej wątpliwości, jest rzetelność udostępnionych nagle. Rzetelność. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, gdyby cały film sesji został na stronie internetowej udostępnionej, panie radny i panie, który nagrywa, i żeby mieszkańcy sami mogli decydować, co sobie wybiorą z danego materiału, a co nie. A nie są tendencyjnie wycinkowe fragmenty, że tak powiem, publikowane i każdy jest filmik z obrad sesji, a tu proszę, precyzyjna jest wypowiedź i na to zgody nie będzie po prostu. Nie umożliwia się mieszkańcom w pełni zapoznania się z tym. Proszę bardzo, tylko krótko. Dlaczego krótko, panie Marku? Powiedział pan swoje, ja muszę się upewnić. A dlaczego pan tutaj się wypowiada? Ja dlatego, że jestem radnym i mam taką ochotę. Dobrze, to tylko proszę mnie nagrywać. Otóż artykuł 61 Konstytucji mówi, że mamy prawo rejestrować dźwięk i film na sesji. To jest po pierwsze. Artykuł Konstytucji jest nadrzędnym aktem niż wszystkie statuty i uchwały. Wszystkie dookoła. Sesje Rady Gminy w Łukowie, w innych miastach, w Sielcach, w Warszawie są nagrywane i bardzo wielu już prawników i ludzi chciało to ugryźć, żeby zaprzestać i nie udało się, bo tego się nie uda zrobić, bo to są jawne obrady. To, że jest publikacja wizerunku, wszyscy jak tu siedzimy, to są osoby publiczne, a osoby, które wchodzą jako goście, a dzisiaj akurat gości nie ma, wchodząc tutaj, godzą się na to, że są nagrywane. Natomiast z wycinkami poszczególnych fragmentów, to pan sobie strzela tutaj w kolano, panie przewodniczący, bo tym, że byliście wszyscy, jak tutaj siedzicie, przeciwko publikacji protokołów sesji. Proszę zacząć publikować protokoły i wtedy nie będzie problemu, co zostało wycięte, czy nie. Obywatel sobie przeczyta od dechy do dechy. Dziękuję. Jeżeli pan chce wyłączyć kamerę, to proszę wezwać policję, a pan, bo do pana apeluje, żeby pan tego nie robił, bo to jest niezgodne z prawem. To czego pan żąda? Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, słowem kluczowym tutaj jest rzetelność. Jeżeli nagrania byłyby przedstawiane rzetelnie, a nie tylko tendencyjnie, sprawne. Jeszcze raz powiem, proszę publikować protokoły i prawa. No, że tu nie mówimy o protokołach, tylko o nagraniu. Jak nie mówimy? W protokołach obywatel wyczyta wszystko, co było na sesji, słowo w słowo. Rozumiem, że... I te rzeczy, które są korzystne dla was i niekorzystne. Nie, proszę wezmę policję, to wtedy wyłączymy. W takim wypadku odraczam obrady o 20 minut i zapraszam przewodniczącego.
kolejne media. Pozdrawiam opinię. Bardzo miło. Witamy. Znamy obrady poprzednie, szanowni państwo, jesteśmy w punkcie w sprawie regulaminowej, przyjęcie porządku obrad. W związku z tym, że wpłynęło kilka wniosków formalnych, poddaję je pod głosowanie. Mam jeszcze pytanie co do porządku. Mam pytanie co do porządku. Dlaczego tak długo czeka pan z tym? No pana nie było. Proszę bardzo, ja decyduję się rozpocząć procedurę głosowania. Nie chciałem pan odchodzić. Panie przewodniczący, w porządku obrad jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów. I chciałem tutaj tylko w kwestii formalnej zapytać, co oznacza pański podpis elektroniczny pod tą uchwałą? Co oznacza? Czy to oznacza, że jest pan wnioskodawcą tej uchwały? Nie, tutaj służby wójta przygotowują. Czy to oznacza, że jest pan wnioskodawcą, czy to jest tylko akceptacja pisma na sesję? Ja nie jestem wnioskodawcą. Dziękuję. Dobrze. To jest wszystko, czy jeszcze chcę zabrać głos? Jeszcze ja chcę zabrać głos w kwestii złożonych przez pana wiceprzewodniczącego poprawek i zacytować fragment statutu. W rozdziale 4 przygotowanie sesji. W punkcie 12 czytamy: porządek obrad powinien zawierać w szczególności przyjęcie protokołu, informacje wójta o realizacji uchwał, punkt 3 interpelacje i zapytania radnych, w szczególności rozpatrzenie projektów uchwał i rozpatrzenie wezwań nadzoru i tak dalej. Dziękuję. Tak, to jeszcze mówię, ponieważ też również jeszcze zapoznawałam się z tym naszym statutem i oprócz tego zapisu, co pan mówi, to ten porządek obrad zawierał, prawda? Ten porządek powinien zawierać i on zawierał, bo dostarczony porządek obrad zawierał, że interpelacje i wnioski radnych zawierał. Tylko, że w zapisie z kolei tego paragrafu 32 ustęp 2 punkt 10 to jest powiedziane, że każdy temat można zdjąć z porządku obrad. No i rozumiemy się. Daje pani sobie sprawę, że zaprzecza pani sama sobie. Nie, znaczy nie zaprzeczam sama sobie, tylko że po prostu zapoznałam się. Nie mówiłam nic co innego. Sprawdziłam to dokładnie, jak to jest w statucie i faktycznie porządek powinien znaleźć się w porządku obrad. I on się znalazł w porządku obrad. A temat był taki, czy wniosek formalny, zawahałam się, czy wniosek formalny dotyczące zdjęcia z porządku obrad interpelacji i zapytania jest możliwe. I patrząc na to, że mamy zapis, że każdy temat można zdjąć z porządku obrad, bo tak mamy z kolei w statucie, mamy ten paragraf 32 ustęp 2 punkt 10, to ten wniosek formalny wydaje mi się, że jednak może być. Na ten temat. Ja tylko dodam, że każdy wniosek formalny, przewodniczący ma obowiązek poddać pod głosowanie i koniec. Tak. I jeżeli i każdy punkt pani można mecenas zdjąć bez względu na ilość głosów. Pani mecenas, jeżeli już się pani wypowiada, to jeszcze poproszę o słowo komentarza w kwestii nagrywania sesji. Znaczy ja nie mam tak jakby zdanie trochę. Ja nie widzę przeszkód. Dziękuję. Nagrywania, a w takiej formie publikacji też pani. Ja mam. No, publikacji się zastanawiałam, ale to jest. Po co my przychodzimy na sesję? Dobrze. Bo to jest kwestia wytwórczości publikacji, to jest inny temat, a kwestia nagrywania. Zamykam tę dyskusję, przechodzimy do tego. Panie przewodniczący, chciałem panu tylko powiedzieć, że będąc już jakiś czas przewodniczącym i w kwestii statutu i prowadzonych obrad, to kompromituje się pan. Dobrze, dziękuję. Pan na oczach, wszyscy się kompromitują. Wszyscy. Jasne. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie nadal. B. Przyjęcie porządku obrad. W związku z tym, że wpłynęły wnioski formalne, muszę poddać się pod głosowanie. Kto jest za tym, aby z porządku dziennego zdjąć punkt interpelacje, zapytania, ten punkt 5, zdjąć z porządku dziennego, zechce podnieść rękę. Kto jest za tym, żeby ten punkt dobrze przeliczyć? Dziękuję. Przepraszam, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał?
W związku z tym, że pańskie działania są niezgodne z prawem, nie bierzemy udziału w tym głosowaniu. To ja proszę w takim razie, że ktoś nie chce wziąć udziału w głosowaniu, to żeby zgłosił po prostu to przed. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, jeżeli ktoś jest na sali głosowania i po prostu nie wychodzi z sali, a nie musi wychodzić z sali, żeby nie głosować, to nie wiadomo, czy ta osoba nie głosuje, czy ona się wstrzymuje od głosu, prawda? Nie wiadomo. A w momencie, jak złoży ten radny oświadczenie swoje, że nie zamierza w ogóle wziąć udziału w głosowaniu, przed, ten czas jest jasny. Dobrze? Pani mecenas, mogę powiedzieć tylko tyle, że w tej kwestii podejmujemy kroki prawne przy udziale. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, dziękuję za te wszelkie wyjaśnienia. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Kto jest za tym, aby z porządku dziennego dzisiejszej sesji zdjąć punkt odpowiedzi na interpelację i zapytanie. To jest punkt 7. Kto jest za tym, żeby ten punkt zechce podnieść, żeby go zdjąć? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? A 7 zostanie? Też nie widzę. Kolejny wniosek. Kto jest za tym, aby punkt 8 w sprawie bieżące wolne wnioski zdjąć z porządku dziennego dzisiejszej sesji, zechce podnieść rękę? Kolejny wniosek. Kto jest za tym? No to, kto jest za tym, żeby ten wniosek zdjął? A kto jest przeciw? Kto jest przeciw? To co? No bo stanowi się do udziału w głosowaniu. Przeciw. Nie, trzeba to zapytać. To kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Kolejny punkt. Kto jest za tym, aby do porządku dziennego naszej sesji wprowadzić punkt autorstwa pana Sójki odnośnie informacji o chlewni Żakowowej, tak? Coś tutaj. Tak. Kto jest za tym, aby ten punkt wprowadzić? Czy kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? W związku z tym przystępujemy do głosowania nad całością porządku dziennego po zmianach. Kto z Państwa radnym jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po zmianach? Zechce podnieść rękę. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek został przyjęty. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do punktu 6. Panie zamykam obrady. Pan zamknie. Już bardzo słucham. Słucham, w jakiej sprawie? Potem chwilę, bo panie, pan Opel. Chwilę. Ja może jeszcze na temat tej budowy, który nie ma. Nie ma. No to przepraszam, nie udzielam prawa społecznie istotna. Nie udzielam nikomu głosu, zamykam obrady. Ale przepraszam, proszę pana, czy mamy na piśmie. Przepraszam pani Mario, bo no, szczerze powiedziawszy, ja się pogubiłam tutaj w tych całym. Sesja została zamknięta. Specjalna komisja za informację z Rady Powiatu. Ale chwileczkę, to na piśmie wystawa. Ale przepraszam, nie ma prawa głosu. No nie mam prawa głosu, żeby przekazać informację z Rady Powiatu. Nie mówię, że nie mam sesji, to po prostu nie wiem. Proszę do gabinetu. Państwo są tyczą, macie się sprawy. No i to ważne. Po co jest sesja, że pan zaprasza? Te punkty zostały wzięte przez Radę z porządku obrad. Tak, specjalnie urlop wzięłam dzisiaj z pracy, żeby wystąpić jako radna powiatu i przekazać informacje sołtysom, radnym i mieszkańcom, jakie zostały podjęte decyzje, jakie przetargi zostały przeprowadzone na remonty dróg powiatowych, jaka kwota, czy też długość kilometrów, metra bieżącego drogi, które będą remontowane na naszym powiecie. Chciałam też przedstawić stanowisko ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na nasze odpowiedź ministerstwa na stanowisko Rady Powiatu, które dotyczyło w sprawie objęcia producentów trzody chlewnej pomocą finansową na obszarach strefy żółtej, bo przecież nasza strefa, nasza gmina Konkolewnica i Komarówka jako dwie gminy objęte są strefą żółtą, restrykcjami i obostrzenia są w związku z występującą tą chorobą. Chciałam przedstawić właśnie odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa, pana Jacka Boguckiego, sekretarza stanu, odpowiedź. Chciałam też się podzielić informacją i spostrzeżeniami z pierwszego dnia, z pierwszej pielgrzymki do Kolembrut, z dnia samorządowca. No szkoda, że naszych tutaj sołtysów nie było, bo tylko dwóch byli. No i jak to odbyło się, po prostu podzielić się też tą informacją. No niestety miałam uniemożliwione wypowiedź. Tak jak było widać, wszyscy wstali, brzydko powiedziawszy, nie liczą się ze zdaniem innych. Nie wszyscy, tylko osoby. Przewodniczący zabrał nam głos, zabrał głos sołtysom, którzy chcieli się wypowiedzieć, zabrał głos sołtysowi z Rzekowoli Starej, gdzie ma powstać chlewnia. Nie wiem, co on chciał się zapytać, ale chciał uzyskać jakieś informacji. No trochę mi jest, znaczy nie trochę, jest mi bardzo żal, bo żyjemy w demokratycznym kraju i uważam, że powinniśmy wszystko wiedzieć, co się po prostu dzieje. Ja też nie jestem alfą i omegą, jak na pewne informacje czy zapytania nie mam i nie mogę udzielić w tej chwili informacji, to zawsze biorę numer telefonu i udzielam później na sesji. Niestety nie miałam takiej możliwości. Tyle mojego wypowiedzenia. Czy jak jesteśmy na Radzie Powiatu, czy też jak jestem gdzieś wytypowana, że mamy jakieś informacje przekazać w związku z rolnictwem na innych sesjach Rady Gmin, no takiego czegoś nie ma jak u nas, no trochę szkoda. Czyli nie trochę, tylko bardzo szkoda. U nas na Radzie Powiatu można nagrywać, nie ma żadnych problemów, naprawdę. Więc tak to wygląda. Bo poświęciłam też, jakby nie było, swój dzień, bo wzięłam urlop w pracy, żeby ze strony Rady Powiatu powiedzieć, z mojej strony gminy, co, jakie inwestycje będą robione. To się nie zdarzyło. No nie. Ktoś ma nie. Nie, w żadnym wypadku.